Witajcie serdecznie. Mamuszki trochę atakują, ale mam nadzieję, że uda mi się Was pięknie powitać. Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowy odcinek. A to z kilku względów. Po pierwsze, będę rozmawiał z Januszem Oleńczakiem, wybitnym pianistą, kojarzonym przede wszystkim z muzyką Chopina, ale także z tym, że nagrał ścieżki dźwiękowe do takich filmów jak Pianista czy Chopin Pragnienie Miłości. Po drugie, ze względu na okoliczności tego nagrania i możliwość pokazania Wam kilku wspaniałych pamiątek po Fryderyku Chopinie, a to dzięki uprzejmości Muzeum Fryderyka Chopina, w którym pracują osoby pełne zaangażowania i pełne ogromnej wiedzy. Polecam Wam to miejsce, ponieważ łączy nowoczesność z tradycją. I po trzecie, mam nadzieję pokazać Wam kilka fantastycznych obrazków związanych z Fryderykiem Chopinem, które wykonałem m.in. dronem. Więc bez zbędnej zwłoki zaczynajmy! Witam serdecznie, bardzo się cieszę z tego spotkania. Dzień dobry, witam serdecznie. No niestety od pytań związanych z Chopinem nie uciekniemy, z tego względu, że jesteśmy w tej chwili w Muzeum Fryderyka Chopina, ale może pierwsze pytanie zadam troszeczkę takie filozoficzne. Jeśli jakimś cudem stanąłby przed Panem Fryderyk Chopin dzisiaj, jakie słowa bądź zdania skierowałby Pan do niego? Rzeczywiście jest to piękna wizja. Czuję, chyba bym nie wiedział, co powiedzieć, tylko może najpierw usłyszeć brzmienie jego głosu. No i oczywiście, tak jak każdy pianista panu odpowie, chciałbym, żeby dał się namówić do zagrania czegoś. Jak, mistrzu, pan to gra? Bo my nie wiemy. Wielu uważa, że Chopina można interpretować na różne sposoby. Jak patrzymy na rękopisy Chopina, to jest tam mnóstwo różnych korekt. Nie do końca Chopin był zdecydowany w tych obszarach dynamicznych, artykulacyjnych. Jakie są Pana przemyślenia w tej kwestii? No właśnie dobrze Pan wspomniał o tych rękopisach, bardzo często pomazane, krótko mówiąc. Widać, że nie mógł się Chopin zdecydować na taką wersję, na owaką, czy cztery forte, czy naraz dwa piano. Rzeczywiście to... I też podejrzewam, być może nawet, że to jest prawda udowodniona historycznie, że już wydawca po prostu domagał się, termin mija, poproszę jednak o partyturę, żeby drukować. No i na coś trzeba było się w końcu zdecydować. Natomiast dla mnie też nie ulega wątpliwości, że koncert Chopina porównać z innym koncertem Chopina, mówię o recitalach, musiały się bardzo różnić. Nie było wtedy przywiązania do... Większa swoboda w graniu. To nie tylko Chopina, czy Lista, jego wspaniałego kolegi, który tak jak Chopin sam mówił, nikt tak nie grał jego etiud, jak Liszt, który przyszedł do Chopina. Chopin mówił, no właśnie napisałem etiudy, więc Liszt mówił, pokaż. Usiadł do fortepianu i zaczął prowadzić, jak wszystkie do tej pory utwory. Usiadł, patrzył i grał. I tu się zmarszczył po dwóch stronach, zabrał wszystkie nuty i za dwa tygodnie wrócił i już zagrał Chopinowi wszystkie etiudy. Dwa tygodnie potrzebował na to, żeby na pamięć od początku do końca wszystko po prostu genialnie zagrał, także Chopin był niebowzięty. W jaki sposób Pan przekonał do siebie tak duże rzesze fanów z całego świata, ale z dużym naciskiem na Japonię? I uwaga, tu będzie malutka niespodzianka dla Pana. Dzień dobry, Panie Januszu. Jestem Mikako. Bardzo lubimy, jak Pan gra utwory Chopina.
Pozdrawiam serdecznie z Japonii. Proszę powiedzieć, skąd wynika ten fenomen? Że trafia pan po prostu do serc Japończyków. Raczej powinno być pytanie, co sprawia Chopin, że Japończyków tak ten Chopin urzeka. Rzeczywiście jest numer jeden, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, zdecydowanie. I sam tego fenomenu nie mogę dojść. No oczywiście po wielu latach jeżdżenia tam i pytania za każdym razem. I jak doszedłem do tego, że tak jak w sposób, jak Japończycy grają na konkursach chopinowskich, że ich interesuje, ich wzrusza najbardziej, porywa liryka i melodia. Mniej może czują dramatyzm i to, co dzieje się w etiudzie rewolucyjnej. Słyszą pa-pam, pa-pam, ten temat, a lewą rękę traktują jako ćwiczenie techniczne, które do perfekcji doprowadzają. Nie rozumieją pełnego wyrazu tych utworów, że w żadnym miejscu Chopina nie ma techniki dla techniki. Teraz przechodzimy to miejsce, pracując po kilkanaście godzin dziennie, bo bardzo trudne, dochodzimy do perfekcji i potem zbliża się do zagrania całego utworu. I to słychać, że fragment, który jest, wymaga właśnie głębokiej refleksji, śpiewności, liryzmu, jest grany pięknie. Dochodzi tak zwana przejściówka, czyli ten moment wirtuozowski, przelatują jakby tamten, jakby to nie miało łączności żadnej z poprzednim fragmentem. I to jest główny problem, żeby też zrozumieli, że nie sama delikatność, nie sama, że w Chopinie siła, ale siła wewnętrzna przede wszystkim, olbrzymie ma znaczenie. Bardzo mnie interesują kulisy nagrań ścieżek muzycznych do filmów, które pan popełnił, do Chopina Pragnienia Miłości i Pianisty. Jak to wszystko wyglądało od tej strony technicznej, realizatorskiej? Znaczy, tutaj to były dwie niezależne sprawy, ponieważ jeśli chodzi o Polańskiego, to było nagrywane wszystko na setkę na planie. Także to nie było nagrywane w studio. Naprawdę? Wszystko było na planie. Natomiast ścieżka dźwiękowa do Pragnienia Miłości oczywiście to jest jeden. Tak to wyglądało. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy kanału Mówi Pedro. Kłania się Jan Żoleniczak. Kochani, to nie jest jeszcze koniec odcinka. Chcę wam pokazać kilka najbardziej cennych pamiątek, które kryje muzeum. To z pewnością fortepian firmy Pleyel, który teraz wam pokazuję, na którym grał i tworzył Chopin pod koniec życia. Historia tego instrumentu jest wręcz niesamowita. Podczas II wojny światowej przechowywany był w zamku Fischhorn pod Salzburgiem, potem wrócił do Polski, był wystawiany przez pewien czas w Żelazowej Woli, ostatecznie trafił tu, do muzeum. Jednak według mnie rzeczą absolutnie niezwykłą jest wyciągnięty ze skarbca muzeum i eksponowany oryginalny rękopis mazurka E-dur. Oglądanie tego dzieła to wręcz mistyczne doświadczenie. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zostawiam was z najbardziej wzruszającą częścią wystawy. Tu zbędne są słowa. Niech obrazki przemówią.